Dzień dobry, drodzy widzowie, po bardzo długiej przerwie związanej z niepublikowaniem z tej serii odcinków z nami w roli głównej przed kamerami, czyli sąsiedzkich vlogów. Przywitaj się. A ja się nie przywitam. Czemu? No bo przyprowadziłeś mnie tutaj za karę. Jak za karę? Kurde. Ale nie, no z widzami się przywitam. No to proszę bardzo, przywitaj się. Cześć, drodzy widzowie. No i widzisz, i od razu jest zupełnie inny typ narracji. Ale ciebie nie chciałem przywitać. O ty, Żydzie jeden niedobry. Dobra, drodzy widzowie, jako że była dłuższa przerwa związana z niepublikowaniem tych materiałów, chcieliśmy tym razem jakby reaktywować tę serię, z tym, że nie będziemy opowiadać o wydarzeniach, które mają miejsce dookoła, czy to z kategorii polityki, sportu, gospodarki i tak dalej. Nie będziemy się bawić w ekspertów. Żeby zaraz ciebie nie trzeba było reanimować. Dobrze, dobrze, Stefanku, zaraz do ciebie wrócimy, ponieważ chcemy skupić się na tym, co nas dotyczy, na sąsiedzkich sferach życia. I dlatego w pierwszym odcinku nowego vlogu chciałbym zapytać cię, Stefanie, dlaczego masz problem z alkoholem? Powiedz nam tutaj wszystkim. Ja nie mam żadnego problemu z alkoholem. To ty masz problem z alkoholem i w ogóle chyba masz jakiś problem, że jeszcze mnie tutaj wypytujesz o takie głupie rzeczy. Zamiast mnie tutaj pytać o takie głupoty, to powinieneś mi tutaj wyciągnąć teraz flaszkę z zapazuchy i po kielichu nalać. No i świetnie, właśnie dajesz nam jawny dowód, mi i widzom zgromadzonymi przed YouTube'em, że masz ewidentny problem z nadmiernym spożyciem alkoholu. Stefanie, z czego to się wziął? Jakie to ma podłoże u ciebie? Czy to jest związane z emocjonalnym jakimś niedo***em? Boże, ale ty jesteś głupi. Nie wiem, jak mam skomentować te twoje głupie pytania. Mogę to tylko podsumować jednym. Czy jest to wynik trudnego dzieciństwa? Wcale nie miałem trudnego dzieciństwa. Czy jest to ucieczka po prostu z szarej rzeczywistości, jak kiedyś twój sweter? Wiesz co, to po prostu... Czy uciekasz się po prostu do nadmiernego spożywania alkoholu tylko dlatego, by uniknąć problemów? Nie, po prostu kiedyś poznałem takiego idiotę, który się nazywa Andrzej, no i przez niego zacząłem się rozpijać. Jak przeze mnie się zacząłeś rozpijać? Zamknij mordę. Co ty pierdolisz za kocopoły? O tobie, a w ogóle ten wywiad miał być anonimowy. Jaki anonimowy? Tak jak ty jesteś anonimowym alkoholikiem, ty byś tam poszedł, zapisał się do tego klubu, wyżłopał wszystko, a potem się wypisał, pewnie, znając życie. No powiedz, o co chodzi, dlaczego tak nadmiernie po prostu chlejesz? No, sprawa wygląda w ten sposób. Zniszczyłeś mi telewizor. Jak ci zniszczyłem telewizor? Co ty chrzanisz za głupoty? Rozpaliłeś grilla w moim domu. A tak właściwie to nie grilla, tylko ognisko. Nieprawda, bo rozpaliliśmy w moim. Zjadłeś mi kurczaka. Jak ci zjadłem kurczaka? Co ty chrzanisz? Jak tu nie pić? Zaraz, ja tu mam pewne podejrzenie. I kosiłeś beton. To ty, kosiłeś beton. Stefan, weź no chuchni. Wiedziałem. Nawet tu kurwa nie możesz przyjść trzeźwy. Ale dobra, będziesz bardziej autentyczny. To nie jest żaden alkohol, tylko po prostu wypsikałem się denaturatem, żeby ładniej męsko pachnieć. Nie kłam, bo po prostu telepiesz się jak po ćwiarze spirolu w upalny dzień i nie wiesz, co się do ciebie mówi. Ale powiedz, że cię nie korci, żeby teraz się napić. W sumie powiem szczerze, że trochę tak, ale to po odcinku, to nieważne. To się wytnie, tam się zostawi. Dobra, Stefan, czy ty w młodym wieku nadmiernie imprezowałeś? Nie imprezowałem w młodym wieku, ponieważ nie miałem z kim. To co, ty sam piłeś do lustra, czy jak to jest? Normalnie, no piłem zawsze z tobą. No w sumie tak i mi to nie przeszkadzało, chociaż ja jestem bardziej abstynentem niż ty. Ale tak właściwie to ja częściej jestem trzeźwy niż ty. Na pewno nie umysłowo, akurat bym się z tym nie zgodził. No ale zauważ taką tendencję, jak trzeba jechać po alkohol do sklepu, no to kto jeździ twoim samochodem? No bo przecież nie ty, zazwyczaj to ja nie I jeżdżę. Właśnie tu mam ci ochotę w łeb za to, że podbierasz bez pytania moje Ferrari. Ile razy ci tłumaczyłem? I to jeszcze mało tego, że na każdym rogu stoją z alkomatem, a ty kurde bierzesz sobie bez pytania moją cudzą własność, wsiadasz i jeszcze po chamsku jedziesz. Zamknij dupę. Sam se zamknij dupę. Co ty myślisz, że alkohol za twoje pieniądze sam się kupi? Jeszcze za moje, no chyba mnie szczyści zaraz tutaj. Nie, ja mam dość tego. No to jest prosty interes. Jeden daje pieniądze, drugi kupuje. A oboje się później napiją, nie? Czego ty nie rozumiesz? No to może chociaż raz dla odmiany ty byś wyłożył ze swojej kieszeni, co?
Przede wszystkim to byś mi oddał moje 50 groszy i moją giertarkę. No i znowu się zaczęło. I w ogóle... Innym... Czemu ty mi cały czas tutaj wmawiasz, że ja mam problem z alkoholem? Ty masz ze mną jakiś problem i z alkoholem też masz problem i wymyślasz tutaj w ogóle jakieś głupoty, żeby zapraszać mnie na jakieś kurde głupie rozmowy. Co ty se myślisz, że jestem na izbie wyczerpień, czy co? W sumie z drugiej strony zaczynasz się coraz mądrzej mówić, więc chyba poziom alkoholu we krwi ci spada, więc wydaje mi się, że chyba tak. Dobra. Dobra, sąsiedzie, zadam ci jeszcze raz to pytanie. Oczekujemy ja i widzowie konkretnej odpowiedzi. Straciliśmy przez ciebie ja ci prawie tak. 6 minut materiału, rozumiesz? Ja ci powiem tak. Jak nie ja przestaniesz konkretnie. Mi tak głupio gadać do mnie, no to po pierwsze się dzisiaj z tobą nie napiję, a Jesus po drugie... Christ, odcinek o niczym, Chryste Panie. A po drugie to cię zaraz oddam do domu dziecka. No, to tak jak twoja matka ci oddała, ale to poruszymy w innym vlogu, bo to też jest bardzo taki temat warty poruszenia. No dobra, no to skoro nie chcesz powiedzieć, dlaczego, nie wiem, lubisz spożywać alkohol, co? Robisz to, bo lubisz, czy jak? Piję, żeby zapomnieć. O czym? O tobie. Aha. Czyli ja jestem problemem. Ty jesteś moim problemem i w ogóle... No tak, zwalaj jeszcze winę na innych. Zaraz na ciebie zwalę. Będzie fajnie. Tak, nie, dobra, tak, kończymy, twoi rodzice. Bo za chwilę o uprzedzeniach do moich starych to pogadamy jeszcze w innym odcinku. I to są bardzo trudne rozmowy. Lepiej bo porozmawiamy o tolerancji, powiedz, o równości. Który tata ma większe cycki. No dobra, dobra, dość. Kończymy ten odcinek, bo to schodzi na zły plan. Najwidoczniej nie dowiemy się, dlaczego Stefan jest zawodowym alkusem. Ja mam to gdzieś, koniec tego ja odcinka. Ja mam taki pomysł. Jeśli chcecie mi zadać jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach, to może odpowiem. Ale nie, na pewno nie będę odpowiadał na pytania od jakiegoś patusa. A ty co, do lustra mówisz, że tak twierdzisz? Nie, do ciebie. Ta? Dobra, Andrzej, nie popisuj się i no po prostu weź tutaj kulturalnie, zakończ ten program, bo mnie tylko denerwujesz i wkurzasz. Dobra, to weź wyciągaj flaszkę. Przy okazji też. W takim wypadku będziemy po prostu musieli porozmawiać poza kamerami, poza no mikrofonami, jak prawdziwi mężczyźni. O to właśnie chodziło, no i z tego powodu, że mnie dzisiaj tak cały dzień obrażałeś. Nie obrażałem cię, co to ty ja się obrażasz, byle gówno. Co? Gówno. Oj, świetnie. Dobra, a i poza tym to nie jest sąsiedzka kupa, bo już żeśmy inny format taki zrobili, także nie będzie czytania żadnych pytań. Dlaczego? Bo może ja chcę sobie przeczytać. Bo dlatego. Dobra, to spierdaj. No chyba ty. Tam są drzwi. Do widzenia.